No i co? Gabelit był dzisiaj ogarnięty, a jak gabelit ogarnięty, to można zacząć robić konstrukcję pod zabudowę. No i na razie profile UD przykręcone. Miałem to robić na profilach UW takich ściennych, no ale potem zacząłem się dokształcać i generalnie takie zabudowy właśnie szybów jakichś to jest robione na tych profilach CD. No i tutaj tak samo będzie. Będzie półeczka. Także zobaczymy. Na razie plan jest taki, żeby zabudować do tej wysokości tutaj mniej więcej 120 cm, tak jak płyta. No, żeby zacząć już korzystać z tej toalety. No i potem, jak żona zdecyduje, co tutaj dalej robimy, będzie to kontynuowane. Na pewno tutaj tak to wymyśliłem, że tutaj będzie płytka 80 prawdopodobnie. Po boku wtedy zostaje po 20 parę centymetrów. I środkiem też szerokość tej półki będzie 80, żeby jakby co to tutaj płytę można było wkleić, żeby ładnie się zgrywało. Co z tego wyjdzie, czy będą mniejsze płytki, czy większe, no to nie wiadomo, bo żona, zachcianki żony, jak sami wiecie, jak macie żony, że to jest wielka niewiadoma, ale będzie dobrze, myślę. No i co, działam powolutku, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzień dobry. Konstrukcję pod gabelita można uznać za skończono. Tutaj będzie szafeczka, dlatego ta dziura. Wiem, że są zwolennicy takich szafeczek, przeciwnicy. Znaczy nie tyle szafeczka, co półka tutaj będzie. Jakiś kwiatuszek będzie stał albo coś takiego. Tak to jest wymyślone. Tutaj miałem robić szafkę, więc podobna konstrukcja miała być do tej. Ale stwierdziłem, że tutaj będzie kibelek. Tu będzie dosyć wysoko, nie będzie jakiś fajny. Fajnego dostępu do tego, to już nie ma co kombinować. No i po prostu będą dwie płyty przykręcone. Podwójne płytowanie. No i teraz zabieram się za wycinanie płyt GK. Tu już jedną sobie przygotowałem. Jeszcze górę muszę dół muszę podciąć. No bo przygotowałem to także, żeby stało na podłodze. A potem się dowiedziałem, że trzeba deletację zrobić. No, także będzie trzeba około pół centymetra do centymetra uciąć dołem. No i powolutku zaczyna się zabudowa. Hej, chwilę minęło od skończonej zabudowy. Prezentuje się to tak. Kibelek, z racji tego, że rachunki za kanalizację już płacimy tymczasowo już przyczepiony. Zniknęła tojka z takim małym sentymentem z podwórka. Kibelek przyczepiony na razie do płyty 25 mm OSB, dlatego że żeby potem jak będzie to odczepiane do w momencie kiedy będzie robiona glazura, żeby był zapas tej rurki, żeby nie trzeba było kombinować, dlatego 2,5 cm na pewno starsze, grubsza warstwa tutaj nie będzie. Zabudowa już dobry miesiąc, półtora, pęknięć nie ma, także tak to wygląda. A żeby nie było, to berło poprawię, żeby było ładne. O, no i coś takiego. Półka kontrowersyjna, przez chwilę zastanawialiśmy się z żoną, jak była tu cała płyta przyczepiona, czy by z tego nie zrezygnować. Na razie jest i chyba zostanie. Mimo tego, że kolega mówi, że to jest dziura na PlayStation, żeby zamontować monitor do PlayStation, ale kibel nie w tę stronę, więc nie ma racji. No, także półka na razie jest. Jednym się mniej podoba, drugim więcej. No, żona jednak zadecydowała, żeby była, więc jest. I tutaj, jeżeli chodzi o zabudowę kifla, kibelek z zewnątrz zniknął, pojechał na inną działkę służyć. Jak widzicie, już go tam nie ma. Wjechały panele. No i co teraz? Ja walczę
cały czas ze spoinowaniem. Naklejam taśmy, ale to krótki materiał, będziecie też z tego mieli. No bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o spoinowanie Tortoliari w internecie jest bardzo dużo. Ja się nie będę powielał, robię po swojemu. Spokojna robota, monotonna, ale powolutku idzie do przodu. Także tyle dzisiaj. Nara.